Halo? Ktoś się jeszcze chyba połączył. Nie wiem, chyba nie. No tak, ja słyszałem. Kurwa, ale miałem wyłączony przez tyle czasu mikrofon. O, Smoku! ja pierdykam. Ej, 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 smoku! Co? Kupiłem sobie przed chwilą hangar. Pomożesz? Prawda? Kurde. A który hangar kupiłeś? Baza wojskowa. Za 2 miliony. To mi dużo mówi. Środek, prawo czy lewo? Prawo. Jeśli patrzeć od mapy. Od strony, znaczy jak mapa. To na prawo. Zaraz podejdę. Marek, to mnie zaproś. Wejdę tylko do Lajda. Zaraz zobaczymy. O, 4 osoby. Marek. No już zapraszam, zaczekaj. Znajomy. Przez fabularkę wejdziemy. A, taki spoiler. Jeszcze nie miałem tej cutscenki nawet. Jak się wchodzi, więc... Hangar to jest inaczej paczki te prezesa. Czyli kupiłem to po prostu bez sensu. No nie, możesz sobie pomalować helikoptery, samoloty, które masz. Tak, tylko że trzeba do tego wykupić ten. Jak to się nazywa? Warsztat. Warsztat, no. Który kosztuje kolejny milion. Półtora. No. No i tam takie drobne. O, takie drobne. A ty nie narzekaj, że jutro do szkoły. Mówię ci, szkoła to najlepsze, co cię czeka na razie. Ciekawe, jak zareagują koledzy na nowe bryle. Ej, co, zapraszasz, Mark? No, jest ty. Czemu nie przyjąłeś? No, bo nie dostałem. No, aha. Jest ty. To nie jest. Gratuluję znajomym. Wiem, że jesteś na mojej sesji. No wiem. Kurwa. To jedź do bazy wojskowej. Może wiesz co? Może mnie zaprosić do bazy, nie chce mi się jechać. Nie zaproszę cię, bo będę miał tą cholernie długą cutscenkę. A, dobra. No to już jadę. Jestem blisko. Bardzo pozytywnie. Ano. Prawie co się nie zabiłem. Przed chwilą. O, za gościa jest wyznaczona główka. Nie zabije. To poczekaj na mnie. Kurde, miałem 10 milionów, zostało mi 4. Ty miałem 2 miliony. 800, a zostało mi 900 tysięcy. Cześć Krzysiu. Wsiadaj. No wsiada, Boże. Znasz coś takiego współpraca? Tak, ale ja mogę tu wjechać, bo przecież u ciebie pracuję. Możesz tu wjechać, ale nie możesz wjechać do mojego magazynu. Chyba. Może. Wjechać i tak nie widzisz samochodem do niego. Nie wjadę? Nie. A. Nie. Gdzie ty ma... A ty tam masz, a ja pojechałem dalej. O nie, napierdzielają się tu. No to standard. Wiem, właśnie rozwalili Grześka i mój samochód. Może lepiej wejdę do tego hangaru, zanim zdejmą mnie. Idziesz? Dawaj. Dobra, ja się zdążyłem. Masz cutscenkę? Wchodzenia? Tak. Wow. Wchodzę do hangaru. Wejdź sam z... nie mogę się połączyć. Przyszedłeś? O, jestem w hangarze. Aha. Dobra, wejdź sam. To będę miał tu cutscenkę. O, coś pozabijani ludkowie. No, to są FBI. A jestem w biurze twoim. Idę się położyć. Uuu. O tym tu nie wiedzieć.
No, mówię, masz ten mini helikopterek. Ale nie działa. No nie, musisz śmigło kupić lub ulepszyć. Ron ze skrzynkami się schował. No wie. Ja już tym małym helikopterkiem już leciałem. Taki sobie jest. O, spadochron. Marek, fajnie, bo masz w magazynie spadochron. Dobrze, zaczekaj, ja oglądam kadcenkę. Na górze gdzieś jest jeszcze ciężka snajperka i próbuję wyrzutnia. Próbuję go słuchać. Gdzie jest ciężka snajperka? Gdzieś na górze. Idę szukać. Ale mnie nie oszukujesz, tak? Nie. Szukamy. Szukamy snajperki. Jak na razie nic nie zauważyłem. Chyba tu nic. Idę. Tu chyba snajperki nie ma. Jestem najwyżej i tutaj nie ma w ogóle snajpy. Poczekaj, bo ja u siebie się rozglądam. O, jest rakietnica. Jest snajperka, jak jesteś na drugim końcu hangaru. Masz taki żółty dźwięk. Jak będziesz patrzył się, że będziesz miał takie dwa żółte dźwigi po bokach. Tam na górze jest snajperka. Właśnie wiem, bo rakietnicę przed chwilą sobie wziąłem. Ona gdzieś też tutaj jest, bo kurde, muszę ją namierzyć. Ja już rakietnicę sobie wziąłem, jest dwie amunicji tylko. Ale ona się za chwilę spawnuje z powrotem. Ale? To idę ją polować znów. To do... Biegniemy. O, znów rakietnica. To na luzie, ja sobie uzbieram całą amunicję wytoczoną. O, znów się. Odeszłam z 2 metry i znów się zrespawniła. Ona się chyba spawnuje co 10 sekund. Ono? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, to 7 sekund. Cztery, pięć, sześć, siedem, jest. Teraz to amunicję uzbieram z ludzi. Dalej masz kapsenkę? No, ona jest długa. Wiem, bo ja mam hangar. Czemu Ron odlatuje moim samolotem? Nie, Ron odlatuje swoim samolotem. Czyli nie dostaje tego kubana. Dostajesz inny. Nie, nie dostaję kubana. Dostajesz. Proszę nie kuban, to jest najgorszy samolot. Nie, ja się na nim uczyłem latać do tego. Do więzienia. Ej, Marek, chodź tam gdzie ja. U góry, zobacz. On jest najgorszym samolotem, jaki można znaleźć. Tak, widzicie? Jestem u góry, tutaj widzę. Są rakietnice, za darmo. To 7 sekund. Ja sobie tak mogę uzbierać całą amunicję. To ja bym tak średnio miał. Aha, nie da się wchodzić na górę. Wow, sporo tu schodków. Zaproś do organizacji. A, tak. Prezesie Kurosar. Bardzo dużo tutaj schodków.
O, i tutaj się co 7 sekund się respawni. Wiem, widzę. O, to jest namierzająca. No. A podobno nawet, jeżeli będziesz tam stał dość długo, to ci inne rzeczy się też spełnią, dopełniają. Jak granatniki, czy coś takiego. Dobra, idź do biura i zaczynaj to przygotowanie. A, dobra. Tak, ja już jestem w powietrzu. Co? No. To kto tam biega na dole? Grzesiu. Nie, Grzesiu stoi na górze. Fuck. A, tam gościu ci robi ten mini helikopterek, grzebie ci w nim. To jest twój mechanik. Nie, ale taki by on miał jakąś kurna maskę. Jakby on był graczem. Zaczekaj, zejdę do niego. Nie jest pokazany na mapie. Przed chwilą sobie biegał. Dosłownie biegał, nie chodził. Dobra, dawaj, zaczynaj. Zaczekaj, chcę obczaić tego gościa. Oj, wyszedł. The fuck? Nie, tam widzę tylko was dwóch. Może jakiś błąd w sesji. Nie, przysięgam. Był jakiś typek, który sobie biegał dookoła. Smoku? No. A jesteś tylko wy w mojej organizacji. Pamiętasz co... A mogę zacząć, póki Smoku nie jest w hangarze? Tak. Okej. Okay. Smoku, pamiętasz, że miałem 40 level, co graliśmy u ciebie na live'ie? Mhm. Odmowa dostępu. Wymagane uwierzytelnienie przez użytkownika Ronald Czechowski. Proszę dokonać przygotowania. Przygotuj. A no, przygotuj. A co teraz? To czwarty, tak. To będzie Mugur, czy jak on się nazywa. Będziesz musiał tam sobie grać. O, przygotowanie działalności. Mugula. Dobra, a... Teraz tak. Sandy Shores. Okej. Okay. Nie... Mogę sobie wziąć samolot stąd? Tak. Jak ostatnio próbowałem wziąć samolot, to dostanę dwie gwiazdki. Gdzie wy to macie? W Sandy Shores. Znaczy... Czekaj. Nie w Sandy Shores. Nie, bo ja... Tak, niedaleko całkiem elektrowni. Ja miałem w Sandy Shores. Tej wiatrowej? No, powiedzmy. Dobra, to już tam lecę. I zobaczmy, czy mnie będzie było. Bo ukradłem. Nie. Nie gonim. Jej. Mhm. Czyli podczas misji nie goni. Spoko. Nie, nawet bez misji cię nie gonią, jak zabierzesz. Nie. Ja zabrałem i dostałem... I jak zgubiłem policję i próbowałem wylądować samolotem, to jak się tylko wleciałem na teren tego bazy, to znowu dostałem dwie gwiazdki. A ten Mogul ma fajnie, bo ma u góry takie działko, co może drugi grać wejść. A to się on. Tylko Marek jest problem. No. Bo w jednej takiej misji narkotyki, co nie? No. Smoku, będziesz... ty masz hydrę? Mhm. Bo właśnie widzę tak na mapie, że coś powoli latasz. Jak na odrzutowiec. Tak do tyłu. Marek. No. No i jak będziesz robił tą misję narkotyki, to w niektórych misjach będziesz potrzebował dwie osoby, żeby w tym Mogul będzie potrzebna jedna osoba, żeby sterowała samolotem. A druga, żeby strzelała, bo tam chyba będzie trzeba ten chronić Tytana. Nie udało się. Kurde. Co? Przez przypadek zniszczyłem, jeszcze raz. Dobra, zaczekaj, biegnę do tego. Jak ty to zatrzymałeś się w powietrzu? On ma hydrę. No, ja też mam. Nie, ty masz lasera. Hydra i laser to dwa oddzielne samoloty. Tak jak mówiłem. Nie wyglądają tak samo. No ej, ale nie... Ha, trafiłem go! Z karabinków. Ej, ja upadam. Bo może ci trafił w lotkę albo w silnik. W silnik. No dzięki. Ten tak mi zadupił. Znowu na bieg maratończyka do biura.
dzięki, muszę do Meriwether zadzwonić. Nie, jak ten jest w hangarze, to niech się ściągnie. A ja mogę lecieć tym samolotem z hangaru, czy nie? Nie wiem. Tylko, że ja nie mam samolotu, bo bym... Marek, ściągnij go do hangaru. Co, kogo, jak, po co? No bo... Bo mu trochę samolot rozbiłem. A. To fajny samolot. To gorzkę. No zapraszam? No... Zapraszam do hangaru. Nie wiem, cześć. Okej. Ukradnę tę drugą. Drugiego lasera. Nie, teraz ja lecę. Czym lecisz? Laserem. Ale tam... Tak, tylko trzeba sobie całkiem nieźle powiedzieć. Dobra, widzę. Tylko teraz ostrożniej. Smoku. Przepraszam. A, nie ma. Nie ma samolotku. Może ten z hangaru będę mógł wziąć. A ja może sobie odpaliłem samochód. Będę szybciej. Nie, smoku będzie najszybciej. On ma hydra. Ale nie, mi chodzi, że najszybciej sobie odnajdę lasera. O, tutaj jest... O, mam! Jest w hangarze. A czemu to się nazywa wszystko statek powietrzny, a nie samolot? Nie wiem. No to w cutscence mówili, pisali. O! Co? Ej, wyleciałem tym samolotem. Tak. Tym z hangaru. Tym niebieskim, kubanem. To może ty go zniszczę? Wyłączyć dym. O! Ty, ja mam dym. Jakiś. Najgorsza rzecz, jaka jest. Co? Dym? Mhm. Dlaczego? Bo dym tylko robi ten. Właśnie dym za tobą, a masz flary, które zagłuszają lecące już do ciebie pociski te namierzające. Albo nie wiem, jak to tam było, zakłócacz. Zakłócacz. No. Który jak zaczynałem cię namierzać, już zakłóca. Ej! Zestrzeliłeś mi samolot w mózgu. Znaczy, dostałem, jeszcze lecę, ale dostałem w silnik. A to do... A smoku? Zniszczył mi samolot. To nie znaczy, że ty musisz niszczyć mi. Ale... Wow! Aby był karambol. Aha. Mam dwie gwiazdki, nie wiem jakby. Ja też. Więc chyba musimy najpierw zgubić policję. Tak jest. No nie, zniszczyłeś mi kubana i to w pierwszej misji. Nie wierzę w ciebie. Dziękuję, rozwaliliśmy twój statek powietrzny został zniszczony, aby go odzyskać z kontaktu się z Morse Mutual. Zostanie wtedy on wrócił. Tylko 1000. Tylko 1000. Mało. Nie, smoku, tylko Grzesiu. Zabiję cię. Już po ciebie lecę. Nie wsiądzie do ciebie. No wiem. Kurde. Gliny. Nie wierzę, nie. Jeszcze jak sobie leciałem na spadochronie, to przeleciał mi przez spadochron. Dobrze, są dwa. No tak, tylko że byłem tuż nad ziemią i oczywiście zaliczyłem kracza. A czemu ty nie lecisz tym mogulem swoim, czy jak on się tam zwie, do hangaru? Bo ja? Chcę Marka jeszcze schapnąć. Nie, do góry, podciągnij. Jesteś tam na ziemi już, nie? No. Masz gwiazdki, czy już nie? Nie mam. Ja mam. Ale gubię. O, ty tam jesteś na straży. Dobra, biegnę do ciebie.
O, widzę. Nawet. Siup, 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 siup. O nie! Siup, siup. Nie, nie spadaj! Ała, 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 ała. O. Żyję. Nie już policz. Nic mi nie już policz. Was zgubiła. Siup, 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 siup. O, drzwiski. Jak miło. Proszę państwa, ała. Bo mnie strzela. Bo zniszczę wam. Idę. To jest upierdliwy samolot. Ten twój? Znaczy ten, którym lecimy? Tak. Zobacz, jak to kuźwa zasuwa. O, widzę. To demon prędkości, to nie jest. Ja mam ten hangar tam na wprost. Szkoda, że nie można takim w Indianie Jonesie. Że nie możesz nas zestrzelić skrzydła tym karabinkiem. Ja mam tutaj ten hangar na wprost, stwierdziłem. Kurde, parę złotych więcej, ale mam praktycznie. Ale mam praktycznie na wprost pasa startowego. Ty masz ten mały tam. No też mam niedaleko. No ja mam dosłownie na wprost pasa. Wiem. I teraz jak to było? Przyziemić? Nie! Co zrobiłeś? Jest taka rzecz. Jeżeli lecisz samolotem, nieważne jak szybko, ale przyziemisz go przed samą, wiesz, wejściem, on ci wchodzi do hangaru. Aha. Ale musisz dotknąć ziemi. Koła muszą być na ziemi. Okay. Jednak chyba będę wolał lądować. A więc tak. Następne? Jak chcesz. No to było całkiem niezłe. Jezu, jaką tu masz tutaj pustkę. No nie. Będę zamierzał to zmienić. To musisz wziąć jutro. Okej. Okay. Tak. Po co to wyciągamy? Jeszcze tydzień. Okej. No, zaczynaj. Zaczekaj, bo coś tam mi mówi ten Ron jeszcze. A. O produktach. Mhm. Pierwsza trójka jest najdroższa, ale najpóźniej dostajesz bonus. Narkotyki, chemikalia, farmaceutyki? Tak, czy tam medykamenty? No, farmaceutyki. Potem są surowce zwierzęce, działa sztuki i antyki. Kosztowności. I do kosztowności, masz kolejną grupę. I ten na samym końcu są najtańsze, ale no, najszybciej dostaniesz. Podróbki. Nie wiem, posłuchaj, wiem, że te ostatnie dwa są najtańsze, ale najszybciej dostajesz bonus, jeżeli na przykład nie masz z kim grać. Marek, zaprosisz mnie do hangaru, bo jestem tak daleko. Trudno. Weź. Nie trzeba było rozwalać mi samolotu. Czyli co wziąć najpierw? Co ci się podoba? Czyli te pierwsze to są duże pierwsze, zyski? Pierwsze dwa masz premię 35%, ale w połowie, a i 70% na koniec. Tego to pamiętam. Mhm. A dalej nie kojarzę. Mhm. To mogę chemikalia podpiąć. Być tam, no żadnego samochodu nie mam. I dobra. Zanotować. O kur. Migi. Jakie to będzie misja. Musisz chyba do nas przyjść. Tak, tylko sorry, kto mnie nie chciał zaprosić.
Nie mam samochodu po pierwsze. Gdzie jesteś, że nie masz samochodu? No to może co na mapę spójrz? To czemu ty uciekasz od drogi? Właśnie nie idę na tą, co jest samochód. Chyba jak się zabijesz, to dostaniesz samolot. Co? Tak? Dobra, zobaczymy. Samoloty. O, mają rakiety. A widziałeś, co zrobiłem? Nie. Aha, fajny samolot. Naciśnij E. E? A i co? Flary. O! U mnie to X jest. Boże, no zawał serca. Nie, to C jednak. Te to są flary. Okej. Okay. Będę 100 lat za murzynami. A czym lecisz? Właśnie, że niczym. Bo tak jak mówiłeś, to jest nieprawda. Zawołam sobie pojazdy prezesa. O, i mam. Pojazd. Zwrotne prezesa. Te samoloty strasznie. Dopalacze są fajne. Mamy te migi ruskie. No to wiem. A, ty... Co teraz? Takie bez przodu, tak jakby. A, ty jesteś nisko. No. A mam być wysoko? Nie wiem. O, mam być wysoko. No. Rozumiem, że znacznik jest wyżej. A, okej. Okay. Zniszcz samoloty. Nie widzę ich. Ja już widzę. A są. Dobra. O, są jeszcze te. Są jeszcze małe. Ej, ja może będę 100 lat za murzynami. No, za murzynami. No. A, B, C, E. A ja dopiero do wojska dojeżdżam. Shit. Czemu te samoloty są czarne? Znaczy te... lasery. Nie marudź! Ej, one za tą lecą. Nie, nie za tobą. O nie, tylko nie one. To te ruskie. Bardzo, bardzo lubię motyw wojny z samolotami w powietrzu z Battlefielda trójki. Grałem. Tylko, że tam była znacznie mniejsza przestrzeń powietrzna niż GTA 5. Tam bardzo, znacznie łatwiej było rypnąć w ziemię. A grałeś w Battlefielda 1? Nie. Ale zamierzam sobie kupić. Nie grałem, bo mam za słaby komp. Jak to bym już kupił. Ja mam. Ja tam molestuję już te... Tytany. Ja też. To nie są tytany. Zostawcie coś dla mnie. Tytany są znacznie mniejsze. Zostawcie coś dla mnie. O fuck. Zostawcie mi to. Dobra, rozwalony. Lecę na B. Okay, o, widzę. O, widzę te dwa. Jeszcze za nami siedzi mi na tyle jakiś ten. Jakiś odrzutowiec. A masz. Okej. Okay. Siup po odrzutowcu. Dobra, tylko gdzie te są akurat? Jest. Zniszczone. O, są w powietrzu. Teraz tylko trzeba paczki pozbierać właśnie. Można je w powietrzu złapać. O. Kurna. Tylko jest akurat ciężko. No. Kurna. Muszę trochę większą odległość sobie wyrobić. Co? Gdzie to wyląduje? O! Na drodze. Gdzie? Ty, kto do mnie strzela? Nie wiem, ale jest jakiś... Są jakieś dwie czerwone kropki. Widzę, to są te, lasery chyba. Bo hydry, nie wiem. Jestem za daleko. Lasery. Jeb, nie ma. Dobra, ja już swoje mam. Ja też lecę do bazy.
Ja oberwałem kolejny raz. Ale nie, to ktoś do mnie strzela. A to już wiem, jaki gracz. To jakiś gracz musi do ciebie strzelać. No. Bo tu nikogo nie ma więcej. Kurde. Mam jeszcze lasery na tym. Spokojnie, jestem za tobą. Powiedzmy. Wykatapultowało mnie z samolotu. Ale co, że jak stracimy ten samolot, to będzie źle? Nie. To będzie mniej czasu. Będzie trzeba lepiej zasuwać. Bo to jest czas na to. Okej. Nawet nie zauważyłem. Dobra. Już ląduję. O, siema. Możesz rzucić ładunek nad hangarem? Tak. Bardzo, bardzo pozytywnie. Trzeba by zrzucić ładunek. Ale później go musisz wziąć. Nie. Wystarczy, że spadnie na dach magazynu. Aha, dobra, nie ten przycisk. I to jest ten. Dawać mi tu mój pojazd. Jest. Jest. Chyba. Nie, to finalnie. Nie, dobra, ja wyląduję. Po prostu. Będzie tak łatwiej. Tylko nie zapomnij o tych, o oponach. Wiem. Umiem latać samolotem. Dobra, ja już doskarczyłem. Wyszliłem godzin wylatanych. GTA 5. Dużo. To fajnie. I dobra. Easy. Ja mam nad sobą hydrę. Nie chyba tylko lasera. Okej. Okay. Ja już jestem na ziemi. A oberwałem. Kokpit świeci się na zielono, albo po prostu jest zielony. Ja już jestem w magazynie, w hangarze raczej i do dobra. Ja mam pół drogi. RPG. Okej. Dawaj, co się liczy na ciebie. A ja sobie zbieram. Nade mną krąży kuźwa laser. I to jest trochę dobitne. Bo w niektórych momentach jak czuję, że coś, to wiesz, trzeba dać po heblach. To ostro. Ej, a jak się robi te? Jak się robi badania na przykład? Nie ma tutaj badań. W bunkrze? Nie masz tutaj badań. Grzesiu mi powiedział, że dostaje się za darmo ten helikopter mały, tylko że trzeba zrobić do niego badania, żeby śmigło odpowiedź. Nie badania, tylko w warsztacie coś trzeba zrobić. Nie musisz robić żadnych badań. Po prostu zarobienie misji, za co też powinienem się wziąć, bo nie zrobiłem ani jednej poza przygotowaniem. Masz po prostu zniżkę na pojazdy. Nie, bo Grzesiu mi na przykład mówił, że coś tam... To cię w błąd wprowadza. No bo stoi w sumie helikopterek, ale zasłoniętą szybą czarną. Tego helikopterka nie ruszysz. No. Grzesiu, czemu mnie okłamałeś? Bo myślałem, że można. Nieładnie. Mikołaj nie przyjdzie w tym roku. Zawsze przychodzi. Ło, jestem na terenie bazy. O, ja znalazłem drugie wyjście z magazynu. Są cztery wyjścia. Dzięki. Dobra. Marek? Są cztery wyjścia z tego pokoiku. Dobra. Marek? No? Dawaj, zaczynaj. Dobra, zaczekaj. To jest jeszcze jest jakiś panel? Zobaczy. Obraz monitoringu. To nie. Nie. Wiesz co? Ja chyba porobię sobie sam tę misję. Bo też muszę trochę uzupełnić, żeby mieć zniżki. No. Ja polecę w solówkę. Dobra. Jakby co, to będziecie dawać znać. Dobra. Znalazłem snajpę. O, to co jakiś czas można to robić. Na przykład chemikalia mogę za 5 minut 20 sekund. Właśnie. Nie płacisz za to, ale musisz czekać. Kuźwa, czarny ekran mam. Dobra, ale sporo jest całkiem tych, więc... Marek, to no. Robimy?
To poczekaj, tylko sobie wezmę snajperkę, bo zauważyłem, że jest. Albo dobra, dobra, dawaj ją. Nie marudź. Aha, wywiało cię gdzieś. Może z hangaru. Rozpocząłem misję. A mi nic nie pokazuje. Mi też. O, dopiero teraz. Kradziesz ładunku. Ja dalej mam czarny ekran. Musisz zrestartować. O, Buzard. Wiem, co to za czerwony. Misja. Wiem, co to za misja będzie. A nie, bo robię ją po raz pierwszy. Już wiem, co to jest za misja. Lol, nigdy nie widziałem Buzarda. No co, tutaj można już nawet w warsztacie przyciemnić szyby. To wiem. I zmienić kolor. Leć do banku Pacific Standard? Na dachu. Na dachu będą. Ja wiem o tym. Ja już to robiłem dzisiaj u siebie. Jakby co, mam solo sesję. Okay. Tak mnie wywaliło. To potem możemy do ciebie dołączyć. Znaczy do sesji. Za niedługo będziemy stać na te maksymalne ulepszenia te ubranego. Mhm. Ale do czego? Do Italii GTB. No sobie pił. O, już gościł tam na te skrzy Pacyfiku. Widzisz? No, ale myślę, że on nie po to. No, nie wiem. To na dachu? Aha, widzę. Czekaj, muszę wylądować. Wyląduj na dachu. Dobra, ho, ale zaczekaj. Robimy to... Dobra, cicho, nie. No cicho się nie opłaca robić. Bo tutaj... Albo nie, stój, nie zaczynaj jeszcze. No. Skakuj do helki, ale z tyłu. Byłem z tyłu. Dawaj, no i? No i będziesz celował do nich, będzie łatwiej. Nie, ja po prostu sobie tutaj już stawiam ładunki i wywalę parę naraz tych skrzyneczek. No dobra. Gdzie są? Tam są. Siup. A tak, atakujemy? Nie, zaczekaj, jeszcze nie. Tam dalej nie wysadzisz. O, zaczekaj. Uwaga. 3, 4, 3. O, i to tak nie te paczki były. Ała. Dobra, ja nie żyję. A ja żyję. Tylko, o, mam wyrzutnie namierzające, to mam aż 10. Dobra. Bo może tam stałeś przez chwilę. I sobie no. Nabijałeś amunicję. Tylko jeden problem, bo oni mnie tak mocno obijają. You don't say, Sherlock. No co jest? Dobra, mam paczuszkę. O, lecą helikoptery. Okej, okay, już jest. Czekaj, bo dostaję jeszcze pocisk jeden i umiera mnie. No to czekaj, muszę ich zdjąć. Dobra, jedno zdjęte. Się zajmij tymi na dole. Okej, okay, ja już zdjąłem. Tylko jest problem, bo już nie mam tych. Dostarcz narkotyki do hangaru. Tak, tylko... A jeszcze dwie w skrzynie. Cztery aż są w skrzynie. Pięć. I... Ała. No to... O. Dzięki. A spróbuj odlecieć, ja cię zabiję. W dupę mnie po całym Grzesiu. Ała. No dawaj, chodź, będziesz niszczył. Skrzynię. Nigdzie nie lecisz. Ej, no a co ze mną? Dupę mnie po całym. Ty zostajesz, rozwalasz skrzynię. No, wszyscy zostają, rozwalają skrzynię. No dobra, spoko.
O, buzak. Kuźwa, ty wziąłeś sobie moją paczkę i chciałeś odlecieć. To widzę właśnie, jaki teamwork jest. Dzięki, że po prostu mi pomogłeś. Współpraca level master, nie? Ała. No wysadzam te helki, ale... No, bardzo. Ale... Mam, dwie naraz. Dziękuję. Tak to się robi. O, ja. Ała. Fajnie. Yours are ready for you. Nie, so just get up there and shoot theirs out of the sky. And collect the cargo when they're down. Simple. No, tam na dachu są spadochrony. Kurna, znowu te buzardy. Nie, dobra. Spadłem z chyba z drugiego piętra. Au. Nie lecisz bez mnie. A czy ja będę leciał? Ja dopiero wziąłem paczkę. Ała. O, ale przestałem się palić chociaż. Gdzie ta helka? A. Aha. Oho. Super, mam cztery myśliwce do zdjęcia. Nie wierzę. To uwierz. Padłem. Ja mam paczkę. Ta, 4, 6. Helikoptery doprowadzają mnie do szału. To jest taki mały problem. Gościu chce wziąć ładunek. Który gościu? Ten w różowym. O, tak, bardzo. No, chcę tak... Tak bardzo chcę wziąć ładunek, że sobie wziął i pojechał. Po prostu ominął nas, jakby nas nie było. Bardzo chcę, żeby wziąć ten ładunek. Zauważyłem. Co jest? Co oni mają za karabiny? Nie wiem. Nie wiem, co jakieś... Już tam. Nie, na chwilę. Odcinałem ci paznokcie. Pomogłem. Okej, mam helikopter. Grzesiu, kurna, bierz paczkę. Paczkę. Grzesiek, paczka najpierw. Jezus, Maria. Gdzie ona jest? Aha, na dole. Nieźle się troszczysz o te paczki. Tu na dole. Tu na dole jest. To czemu nie wyskoczyłeś ze spadochronem? Bo nie mam. Trzeba nie mieć spadochronu. No nie mam. Masz z automatu, jak jesteś w jakimkolwiek pojeździe lotniczym. Ale nie byłem. Nie, bo wcale nie leciałeś do... Banku Pacific Standard, nie leciałeś czerwony. Leciałem, tylko już raz użyłem. Ale to jest podwójne. No. A co byś powiedział teraz, Mark, jakby ktoś wystrzelił w nas wtedy? To bym się zdenerwował. I zwalił wszystko na ciebie, bo grzebiesz się niesamowicie. I nie współpracujesz ani trochę. A co, mam ci pomóc? No nie wiem, może... wziąć paczki, która była moja i bo umarłem. Wziąłeś moją paczkę i chciałeś polecieć sobie helikopterem do bazy. Może... Nie. Może tak. Nie, ja chciałem wsiąść tylko do helikoptera, żeby na ciebie poczekać. Szkoda, że mi tego nie powiedziałeś. Aha, wyskoczył. Podczas gdy gonią nas dwa buzardy. Klewa. This is so klewa. A na dole jest gracz. Mądre. Ja też, kurwa, w sesji jestem i uciekam z towarem. Poczekasz, muszę wziąć ten. Nie, 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 nie siadaj mi, nie siadaj mi.
czekaj, muszę coś wziąć RPG. Mysz panu Englishem, RPG. No, RPG. To poczekaj, muszę sobie wziąć. Nie zaczynaj. Muszę sobie wziąć właśnie. Zaczekajcie. No ku, ile masz tam osób na sesji? Około 8. A mogę to łączyć? Możesz. 30. Jak ktoś ślepy powiedział kiedyś, nie widzę problemu. Do góry ciągnij, 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 ciągnij. I teraz Grzesiek go nie pytam, bo tego. Ja wyszedłem z sesji, a on został w bazie wojskowej. Ale to akurat dołączyłem do was. No przecież stoisz tutaj w tym kółku. Ej, co jest? Dobra, mam pomysł. Rozpocznij. No i dobra. O, fajnie, jestem przy tym, przy bazie wojskowej. A czemu ja się zrespiłem obok tego, obok Pacific Standard? A gdzie żeś się przynosił? Jak... Ja byłem w bazie wojskowej. A nie... mi firmowy samochód. A nie masz na przykład ustawione tak, że miejsce spawnu losowo? Nie. To jest prawda. Nie, zawsze mam ostatnie miejsce. Ja też mam ostatnie. Kuźwa, ktoś dropi kasę. O, odrodzenie, ostatnie miejsce. Ktoś dropie kasę? Tak, w hangarze. U ciebie? Nie, u mnie po prostu. Mody działam tak, że jeżeli w jakimkolwiek hangarze ktokolwiek coś dropi, to ty to widzisz. Mhm. Czyli co? Czyli głupota. Jeżeli się w to wdepnie, to Rockstar nie będzie zadowolony. Czyli trzeba zmienić sesję. Dobra. Nie, to jest po prostu nie, po drugiej stronie niż biuro. Mhm. Smoku? No. Zaprosisz mnie do partnera, bo trochę wdepłem. Nie bardzo teraz. Zatrzymaj proces. Dawaj mi hydra. Znów proces. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great. The aircraft is waiting for you. Jestem sam na sesji, jak coś. Dołączaj ta. Tak. Dobra, jak będę miał. No wpuścisz mnie z boku. No ja zacząłem misję kradzieży. To w tym momencie nie bardzo. Bo nic nie pokazuje, żebyś zaczął. Bo to pokażę dopiero wtedy, jak przyjmie ładunek. O, widzę. Czyli
Czyli to nieprawda, Marek, jak mówisz, że niby jak dopiero przyjmie. Ja już widzę go, że bierze ładunek. A to akurat nie ja. Jak nie ty w tym laserze? No, chciał mnie namierzyć, nie udało mu się trochę. Akurat może ten co teraz nagrywam odcinek, może go wstawię. Jak tutaj się wszyscy zaczęli bawić YouTube'em i innymi rzeczami. No ja pierdykam. Ja się na przykład nie tykam tych spraw. Raz próbowałem, nie wyszło, dziękuję. Dobra, to mnie zaproś, może Marek, co? Bo czekam, o. Czyli teraz już mogę wjechać do Meruel. No, do Lutinko. Dobra, ja już jestem. Trzy lasery. Może spróbuję. Zadzwonię sobie do Lestera. No, wiedziałam. Kurde, ta Hydra naprawdę rozwiązuje wiele spraw. To znaczy? Szybko się przemiesza, jak trzeba precyzyjnie ostrzelać, to też daje radę. No. A, dobra, ja już zgubiłem policję. Aha. Patryk, poczekasz? Bo chcę sobie RPG wziąć. Bo do misji jest bardzo potrzebna. A to co to za panel? To że będą zarządzeni statkami powietrznymi. To poczekaj na mnie. Podłoga. Co? Bo możesz przenieść właśnie część samolotów do takiego niewidzialnego garażu. Aha. Poczekaj, Marek. Chcę tylko wezmę. Parę amunicji. Okay. Bo się przydaje. A, Marek. No. Weź sobie też snajperkę, bo słyszałem, że niby jesteś dobry w nich. Ja mam własną snajperkę. Taka, która się... Ja mam naprawdę amunicję, ja liczę w tysiącach. No to... A. Więc takie coś nie zrobimy. Dobra, to poczekaj. To poczekaj, bo ja idę akurat w RPG zabrać. Byle nie w mieście. Błagam, niech to nie będzie w mieście. Poczekaj, Marek. Jeszcze sobie pozbieram chwilę, bo dopiero co wszedłem.
Czekaj. Dobra, mam zaczynać. Pół miliona. Milion dwa. 4 miliony. Ale co 4? Jak zapełnię cały magazyn, znaczy cały hangar. Nie. Bo możesz tylko jednego typu rzeczy wybierać. Jak to? Znaczy nie wszystkie naraz, masz ogólnie 50 punktów. Punktów miejsca. Tak. Na wszystko. Na wszystko. Czyli... Nie, ale jak na przykład patrzę na sprzedaj, na zakładkę sprzedaj, to narkotyki 3 na 50, chemikalia 3 na 50. Ale ogólnie. Narkotyki 0 na 50. Ale ogólnie hangar ma 50 miejsc. Mhm. Czyli nie możesz mieć 50 miejsc wszystkiego po 50. Dobra, możesz zaczynać. Czyli to tylko pół miliona mogę za jedną sprzedaż maksymalnie. Chyba, że masz z jednego typu, to masz bonusy. A. Dobałem sobie chemikalia. Marek, to zaczyna. Mhm. O, chemikalia będzie fajnie, bo na dachu fajnie wygląda. Co tam? Może? Ja pilotuję. Naprawdę chcesz się bawić? No. O, tutaj jest drugie miejsce, poczekaj. A mogę strzelać? Drugi pilot. Drugi pilot kontroluje zrzucanie bomb. A, bo to jest bombowiec. Pilot i drugi pilot muszą ze sobą współpracować. Boże! W tym się dziwnie lata. Tak bardzo ściąga w dół. Jakbym leciał do góry nogami. A, okej. Okay. Aby otworzyć luk bombowy. Nie otwieraj. A, przy podwozie... Mhm. Jak mam otwarte podwozie, to znacznie bardziej mi ściąga ten samolot w dół. Dziwne. Spoko. Mam już drugi dostarczony ładunek. To jak coś, to dawaj na naszą sesję. Jesteśmy we dwójkę tylko. Zaraz się przynoszę. Ale u mnie też jest w miarę spokojnie. Co? U mnie też jest spokojnie. Okej. Okay. Dobra, idę do toalety. Zaraz wracam. Teraz mi się powczytuje wszystko. Marek? No? Wiesz, czy smoku gliczował, czy nie? Co? Czy wiesz, czy smok ugliczował, czy nie? Bo on ma tą tok bez napadu. No. Gliczował. A mi mówił, że mu kolega. The cargo's in the cargo bay. That's what it's for. As you know. Because of course you put it there. Sterowny ten samolot. Dziwnie się nim lata. Tutaj będę musiał już lukę otworzyć. Tak. Zniszczy bazę. Najpierw namierz, który to dach. A, dobra, widzę tamten dach przed nami. Uwaga. A, teraz. Teraz zrzuciłem. A, już? Zrzuciłem. Okej. Okay. Dobra, teraz moja kolej. Tylko, wiesz, nie wy... O, shit. Nie wyciućkaj się. Wiem. Dobra, jestem z powrotem. O kurna. Co jest? Nic. Zginąłem. Tylko nie umiem latać tym samolotem. A jak? Jest spoko. Jaki samolot? Bombowcem. Ale który? Taki dwuosobowy. Jakiś western. A możesz jeszcze ten? Możesz jeszcze bomby zrzucić? Nie wiem, zobaczę. Czekaj, to poleć. Czekaj, no mogę. Okej, okay, dobra, to zaczekaj, to zawrócę. Oku. Co się wyciszył? Nie. Uwaga. Dawaj. Zrzuciłem. No co jest? A, zero już bomb jest. A. Czyli byś musiał to działkiem.
Nie umiem strzelać. A to, to chyba ludzi trzeba zabić. Nie, tam jeszcze jest jakaś skrzyneczka. Nie umiem strzelać z samolotu, z działka. A ja akurat tym umiem samolotem. Szczególnie, że mam taką dziwną klawiaturę, że jak wam, że jak trzymam spację, to ten. Jak trzymam spację i kliknę A, to nie chce mi puścić. I, znaczy kliknę, nie przytrzymam A, to nie chce mi puścić tego A. Tak jakby. Jakieś takie błędy. Mhm. O kurna. O, zrzuciłem jednak. Nie trafiłeś. Ale to możesz walić serią. Jak przytrzymasz guzik. Dobra, leć. Leć, Marek. Zrzuć. No ale nie pomogło. Nie trafiłeś. Bo Marek, lecisz trochę po boku. Co? Lecę idealnie nad punktem. Nie wiem, o co ci chodzi. Lecę idealnie. No to patrz. Czy zwalnąłeś te bomby? No właśnie, na budynek. Który? No ten, co tam są czerwone. No raczej nie. Podleć niżej, co może. No, masz. Nie ten budynek. Musimy szybciej muszę to wrzucić. Dokładnie. Powiem ci kiedy. Teraz. Okej. Nie, wciąż za wolno. Czyli musimy jeszcze szybciej. No teraz? Teraz. Okej. Pykło. Nie, nie pykło. Kurna. Jeszcze za wolno. Dobra. Teraz. Teraz. O kurda, może się oddalę trochę. No dobra. Dobra. Jeden punkt zniszczyłem. I został jeszcze jeden. Dwa. Jeden. Dwa zostały. Mhm. A widzisz? No. Dobra. Dawaj. No co jest? O nie! Już nie mam. Mhm. Czyli znowu musiał poczekać. Czekaj. Nie! Kurde. Nie umiem strzelać. A ja już nie mam, bo... Nie, ja już nie mam bomb. Kurwa, myślałem, że go skrzydłem zahaczę chociaż. Bomby się skończyły. Jeszcze on jest w takim głupim miejscu za silosem. Ten samolot ściąga randomowo w dół, nie? Lecisz normalnie, a tu siup, w dół. O, znowu. Kurde, tak lecę już nad dachami, prosto. Równiutko z dachami. Super. O, żyjemy. Kurde, statek zniszczony. Czas na plan B. Jeśli jakiś mamy. Wysiadamy. Wiem. Idziemy ich załatwić ręcznie. Tylko jak? Czekaj, mam okazję. Szybko. No, szybko. Ale ja wiem, gdzie. 12 minut tam zostało. Ja wiem, gdzie na dach wejść. Dobra, to ja zorganizuję jakiś pojazd do ucieczki już. Już na fabule to kiedyś kupuję. Jest tam drabinka, czy nie? Jest, są schody. Wow, kuźwa! Znaczy nie wiem. Są schody do połowy i drabin. No to mam lepszy pomysł. Brawo.
Czekaj, ja może go załatwię, zanim wysadzić nas wszystkich. Już. No bo... Leć na dach. Naszku, tak, wiem, ty kuźwa. Następną lokalizację? Co? Chyba raczej nie. A, bo w jednej lokalizacji zaczekaj. W jednej lokalizacji będzie jeden chyba ładunek, czy jeszcze dwie. Kuźwa! Ja się prawie ładuję w tego titana, co mam chronić. Aha. No właśnie ta misja jest, że potrzeba dwóch graczy, żeby ten bardziej u góry, co jest te działko, strzelał. Te buzardy. No ten pilot też może strzelać, ale to... Zrzydziałem. No dawaj. Tak, wieżowca, nie? Tak. Helkę musisz wezwać. Nie, to nie jest dach wieżowca. Dobra. To jest dach niskiego budynku. Widzisz? Ojeju. To. Ten hotel. O, tam jest helikopter. Tylko, że takie musimy rozwalić. O, patrz, widzisz? Są te. Są tutaj schodki. O, co to? Co się stanęło? Nie wiem. Coś... Aha. Tu wszystko eksplodowało prawie. Nie wiem. Na tym dachu. Okay. Dobra, idę sobie po schodkach. Works for me. Dobra, bo mam 9 minut. Zmienię tylko ciuchy na bardziej, bo jak będą tam nas klepać, to będzie... Ej, ale wiesz, że to na single... Znaczy, tyle, że... Play nie działa, prawda? Ale co? To jest strój. No to wiem. Ten strój nie działa na free play. Więc nie wiem, po co go założyłeś. O, drabinka. Ta tylko. Wszyscy poumierali. O, helka. Tylko jak wejść. A ja wiem. Ciup. Tada. Tak. Dawaj mi oponę. Au. Aha. Au. Ała, o budynek walne. Mhm. Jest. Leć na dach, następny. To może, o, widzę cię. To podleć, podjedź po mnie. O, może tak. Jedź. Mamy 8 minut. Wiem, jeszcze musimy dotrzeć do bazy chyba w tym czasie. O nie. No. Dobra, to już nie zdążymy, bo mamy motocykl. Niekoniecznie. Co niekoniecznie? Niekoniecznie przewaliliście jeszcze. Jesteśmy w środku Los Santos. I jeszcze nie mamy ładunków. No, ani jednego ładunku nie mamy. O kurde. Jeszcze potrącił nas samochód. Dawaj. Ale ty... Bum, bum, bum. Kurde. O nie. Na tym chyba białym budynku będzie. Nie. No to co? A nie, może gdzie indziej. Czemu ty wstajesz szybciej? No nie! Czemu... Aha. No dawaj szybko. O nie. Właściwie to nie jest źle. Ale tutaj nie ma wejścia. Na górę. No może jakoś jest. No, nie ma. Nie ma. Ale mam pomysł. Widzę tam śmigło. Aha, okej. Okay. Dobra, to ja poszukam jakiegoś wejścia. O, ktoś tam się strzelał. O, no. Ej, przecież możecie sobie wezwać buzarda. A... Jednym strzałem to zepsuł. Dwoma. Nie, jeden raz strzałem.
6 minut i jedziemy na kolejny dach. A chyba na jednym dachu jest jeden ładunek. Chyba. Nie wiem, rozwaliliśmy już 4 dachy. Jeżeli by był lepszy, dobra, nic. Ja co się stanie, jak zwalę tą misję? Będę miał nic. Chcesz teraz zrobić? Tak. Okay. O nie, to chyba będzie na moich banków. Nie. Lub na EA. EA. Dropuj mi paczuchę. Na dachu Chinki. Widzisz? Tak, widzę. A. Okej, tam już sobie coś powybuchało. A. O, ale jeszcze dwa. O, patrz, udało się. Ojej. Linda. I chcę powiadomić, że będziemy musieli znów RPG wziąć. Wziąć. Tam nie ma si. Zebrać. No. O nie. To nie ma ten dom. 4,5 minuty. Jeszcze nie mam ani jednego ładunku. Ciekawe, czy się da wezwać specjalny pojazd. Jest! Specjalny pojazd się da wezwać. Voltic Rocket. A, zapomniałem, że to tak wywala. A ty masz Voltic Rocketa? Co? Znaczy wiesz, rocket jest tam kompletnie zbędny. O, zatrzymaj. A, Kubana bym... Albo dobra, jedź. Albo dobra. Kurczę, w samochód. Nie w samochód. Urna. Pany, przyciągnij mnie w samochód. No nie wierzę. Jezu. A, to dobrze, to rozegrałeś. 3,5 minuty. My jeszcze ich nie rozwaliliśmy. Nie, nie odejdź w samochodzie, okej. Okay. Siup. A ty levelku jedź. Levelku jedź. Dokładnie. Spróbuję wezwać patek powietrzny. A czekaj, bo tutaj jest taka górka, z której można chyba... Nie? Nie? A to było akurat ładne. Czekaj, może motocyklem jadę. Przecież fizyka motocykli w GTA nie istnieje, więc jechać prawie pod pionową ścianę, prawda? Oczywiście, że mogę. No jak? Motor to motor. No. O! Okej. Tam. Dwa nawet. Podjedź ktoś po mnie. Krzesiu, kurna! Dobra, dawaj. Czy snujesz jak smród po beciach? Dwie i pół minuty. Ja mam 7 i 2 buzardy na karku. Nie wiem, co jest gorsze. Chyba jednak brak czasu. Spróbuję wezwać Volt. O! Nie, to są tu jest helikopter. Całkiem gitarowy. Leci. Idę za 50. Szybko. Jeszcze buzardy nas gonią. Dobra, kij z buzardami. Ja chcę zdążyć. Szczególnie, że trochę dużo sobie. Półtorej minuty. Shit. Szybko. Nawet nie, że mi poszło, daję na ślepo. Chyba zdążymy. Nie wiem. Halo? Kopyta ci walą. Dixie, Boże, wróć.
Awokado! A tu nie było. Zaraz, dobrze, mam minutę. Co tam porabiacie? Kupiłem hangar i robimy... Robimy paczki. Hangarowe. Aha, okej. Okay. Chcesz z nami? Mogę się dołączyć? Po co? Grzegu! Ty... Mogę się dołączyć? Krecie. Jak chcesz. Możesz. Ty krecie. Czemu wyskoczyłeś ze spadochronem? Ja pierdziu. Dobra. Ja jestem. Dobra, jak coś to GTA włączam. Okej. Okay. Ja pierdziu. Udało się. Później, bo tak jesteście na napad ekipa 1, więc nie wiem coś tam. Nie za bardzo. Co? Później czy nie za bardzo, bo jesteście na napad ekipa 1? Nie. Nie będziemy chyba robić napadu. Chociaż może. Nie wiem, Smoku, chciałbyś na przykład napad zrobić? Nie bardzo mam czas na to. O, mam radio budowane. Bo jutro rano... Poczekaj, Marek. No. Tak, poczekaj. No, Smoku, mów. Bo jutro na rano. Ja dzisiaj tak nie bardzo jestem. Okay. Trzeba się jeszcze wyspać. Ja będę do 20 jak coś. Okej. Okay. Ja... Może będę jeszcze później, na przykład 21 coś takiego. Mm-hmm. Nie jestem pewien. A może będę cały czas, zobaczę jeszcze. Nie wiem, do której ja mogę, ale... Wow, duży pusty hangar. Gdzie? Tylko ja, niebieski samolot, czerwono-biały helikopterek i typek naprawiający czerwono-biały helikopter. Poczekaj. To jest twój mechanik. Wiem. Ej. No. Jutro do szkoły. No. Znaczy ja na razie mam, ja na przygotowanie, znaczy na wróć, nie na przygotowanie, za dużo GTA, na rozpoczęcie. Na napad. Na napad. No. Na którą masz? Ja? No chyba, nie wiem w sumie, nawet chyba na 11. O 11. Bo mam o 9 w kościele jeszcze, nie? A my nie mamy takich. Pewnie też masz, jest, tylko nie sprawdzałaś. Nie, nie mam. Jak coś się wokada, to dołączaj od razu do naszej sesji. Milion 381 hajsu i chciałbym jakoś zarobić na te... To jest bogatszy ode mnie na razie. Sportowe bym chciał zarobić właśnie. Znaczy... Teraz właśnie radzę ci inwestować w ten, w magazyn samochodów. Kupię teraz. Co? Teraz sobie go kupię. Okej. Okay. Jesteś, Grzesiu? Mhm. A, bo ty sobie tam siedzisz na górze i zbierasz. Kto się rozłączył? Nie wiem, awokado chyba. A to smoko? Nie, ja jestem i ja was słyszę. Czyli awokado. To na razie mamy... Przeciążenie? Przeciągnięcie. I znowu ktoś się rozłączył. A to Grzesiu już chyba mówił, że kończy. No, tak. O Boże, a mi by się przydało wsparcie. Pomóc? Ale musisz wziąć samolot. Okej. A swój? Najlepiej z bronią. Nie mam. Tak nie masz z bronią, to musisz wziąć z bazy. Mhm. Znaczy mam prywatne też samoloty, ale... No mam prywatne samoloty, ale żaden z nich karabinków ani nie w tym stylu.
Bo mam Dodo i mam Velum. Do czego jest przydatny ten dym? Do niczego. Chyba tylko, żeby w powietrzu będziesz robił sztuczki. A. Okej. Kubanem to tak ciężko. Trochę. Kurde, bez drugiego gracza to ta sprzedaż to są do dupy. No, trochę. Kurwa, jestem między dwoma helikopterami. Trzema. Do mnie strzelają. Już się dymię. Kuźwa, trzeba... Nie, nie mów mi, że mi padł. O chuj. A co, samolot jest paczką czy coś? No i po zabawie, nie musisz się pchać. Lądować po ciebie? Dobra. Zaczekaj, to muszę znaleźć jakieś miejsce. O, na przykład. O shit. To jest pod tunelem. O shit. No, to jest... Znaczy pod mostem. Chciałem się, wiesz, przykitrać, żeby trochę mniej do mnie strzelali. Okej. No i akurat trafili jak... Jestem jak coś już. Dobra. Ja tam już sobie przywołam jakiś samolot. Jak tylko dotknę ziemi kołami albo też nie kołami, dym mi się automatycznie wyłącza. Zauważyłem. To jest ten awokado. Nie wiem. Kurwa, zapomniałem jak to jest zwrotne. To hydra? Nie. Czekaj, jak on ma? Rogue. Co, to żeś tam wylądował? No. A co? Tak sam nie są fajne. To długo to sobie nie pograł. Chcesz pomóc ci z tymi paczkami? Nie. Robię kupę. Widzę. Bombowo.
Trochę szkoda mi tej sprzedaży, ale to. Tak dostałem więcej niż za połowę. Na pewno ci nie pomóc. Znaczy w sensie, bo jak teraz nie będę tobie pomagał, to i tak nie będę nic robił w GTA. Jak mówisz, że tak samemu to ciężko trochę. I głupio to. Chcesz? No. To proszę bardzo. Masz oba. Co oba? No zaproszenie do hangaru i do organizacji. Wiem. Dobra, to już zauważyłem. Ja mogę swój własny samolot też tutaj ten? Do mnie nie. Znaczy, tak. Nie do siebie, ale do siebie. Tak, przecież Hydra moja stoi tam. No widzę. Walkiria. Walkiria, Hydra. O, one są fajne. To, nie wiem, jeszcze mi nie wpisało. To. O. Co to za upośledzony samolot? Jest upośledzony. Tylko najpierw się ustaw na pasie startowym. Aha. To ma taki mały silniczek, taki wielki kokpit. Takie małe śmigiełko. Co ja? Najpierw się ustaw, no nie, na pasie startowym. No. Przytrzymaj 5 i naciśnij E. 5? No co jest? Nie, shift. Wow, the fuck? A, dobra, mogę to wyłączyć. Spoko. Tym się chowa pod wozie? Chyba nie. No właśnie, chyba nie mogę. Kuźwo, jak to lata. Aha, bo... Jak ma włączone to turbo, to... ten. To ona ci się odładowuje. A, okej, bo to się... Znaczy, bo wtedy to szybuje po prostu, nie? To tak. Się leci. A jak naciśniesz... Boże, ale to dziwne. A jak naciśniesz R... To samolot sam ci się ustawi zmienić kamerę na kamerę do bombardowania, ale będzie starał się omijać budynki i tak dalej. Sam, z siebie. Nie, u mnie to nie jest R. Ja sobie zmieniałem ustawienia troszkę. Nie, to są działka. Tak jak przeładowa... A, nie wiem, dobra. O nie, nie to, nie! Co, żeś wyskoczył? No. Kurde. Co jest, on się tak jakoś dziwnie porusza. Tak, a, nieważne. O, nie, zminimalizowałem GTA. O! Kuźwa. Nie rozwaliłem się. Coś tam było w tym. Coś tam mi pisało, jak próbowałem. Znaczy w lewym górnym rogu te pomocnicze. Nie zauważyłem. Coś tam, żeby otworzyć luk z bombami, czy jakoś. Przytrzymaj. Tak. Właśnie, trzeba przytrzymać guzik. Ten od klaksonu. Od klaksonu? Mhm. To u mnie to jest Q. To dobrze wiedzieć.
Ten samolot z wodą wiem, jest jednoosobowy. Tak. Okej. Okay. No co jest? Nie mam już tych? A to... Aha, czyli masz ten sam problem co my. Mhm. Ja z książki mieliśmy. O kurde, to trochę daleko. No. Kurde, sprawiłbym sobie jakiś motocykl. Mam pytanie. No. Jesteśmy sami na sesji. To czemu na minimapie widzę ikonkę ze samolotem? O kurwa! Znaczy białą ikonkę samolotu. Nie wiem. Nie wiem czemu ją widzisz. Bo to jest... A może też się zespełniło? Nie, bo... Wygląda inaczej. Takiego normalnego samolotu. Nie takiego jak ten. Bo on miał trochę inną ikonkę. O! Sporo tutaj wszystkiego. Amunicja, broń miotana, bomba w sile. Jeb. Au. Nie przewidziałem tego. Że miałem w ręku bombę przylepną. I że ona też wybucha. Mhm, bywa. Kurwa. Auto. Mam. Może być, Frogger jest w miarę szybki. Mamy 12 minut. Więc to nie o to chodzi, pościg. A. W bazie wojskowej jest ten biały samolot. Tej kon... Nie wiem, może mój? Albo się dospałnił. O, Pilot Junior jest. Tak zwany Brianek. Brianek? Czemu? Nie wiem. Ja się nie pytaj. Na Discordzie używa ksywy Brianek. Sam Brian. Kurde, pierdzielone wzgórza, trzeba zwolnić. Dobra, to był
żarty są daleko z tyłu. No mówię, Frogger jest jednym z szybszych helikopterów. Ale chyba najszybszy bluzacz jest, nie? Nie wiem właśnie. Nigdy się tym bardzo nie przejmowałem. Jeszcze 20 minut. O, dzisiaj sobie sztywno wyznaczyłem godzinę. No. Premia kuriera 250 RP. O, mogę teraz sobie ten Rogę taniej kupić. Już go mam. Co innego. To, co mi się kuźwa bardzo podoba. Co? A, taki mały. Gwiedko za pół miliona. Moje gwiedko za pół miliona. To faktycznie małe. Okej. Dobra, za 10 minut, okej? Za 10 minut. Ja robię ostatni wypad. Co to jest? Nie wiem, mi ładuje. To nie jest rogu. To są stanterki. O nie, nie lubię tych samolotów. I've rented you out as a stunt pilot to an oligarch. It's his daughter's bat mitzvah. And if you can impress the horde of shrieking tween guests watching on relay by showing very little regard for your own life or anyone else's in the city, he'll give us a location of what we need. Nie, co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Wyskoczyłem z samolotu. O. Aha, bo... Aha. O nie, ja się teraz rozbiję. Aha, bo to trzeba, dobra. Wykonaj akrobację. Tam masz punkty na żółto i musisz pod nimi przelecieć. Most zaliczony, okej. Yes. Wiesz co, kieruj się do miasta. Tam jest ten kanał burzowy. No. I w tym kanale burzowym jest dużo mostów pod rząd. Robiłeś koło latania? Tak. Pamiętasz to, co robiłeś bez rom, co musiałeś pod mostami przelatywać? Pamiętam. Właśnie tam. Bardzo tego nie lubiłem. Ale to jest najszybsza chyba opcja, żeby to zrobić. No. Już nie lubię tych samolotów. Szczerze powiedziawszy. Ja ogólnie nie bardzo lubię latać w GTA. Wtedy czuć, można by było powiedzieć, taką wolność. A co to są te ruszowe punkty? Nie wiem. Wraz z tym kanał się jakoś tutaj zaczyna. Tak. Już go widzę. Pierwsze parę mostów muszę odpuścić. Wow. Tu jest za nisko dla mnie. O, tutaj jest jeszcze coś takiego jak samoloty w rezerwie. Nie wiem, czy no.
Zaraz mi się przyda. O shit. O shit. O. Aha, nie pod tym mostem przecież. Nie pod tym, tylko... Co, czemu mi ten samolot ściąga trochę? On na kurwa strasznie dziwnie latają. Widzę właśnie. O kurde. O, jeszcze się nie rozbiłem, to cud. Jeszcze jeden, dwa punkty. To jest strasznie nisko. Kuźwa, jak to zasuwa. Te samoloty? No. Dobra. Zaliczyłem. Dla kogo to się robi? Po co to się robi tak długo? Dobra, nabiłem. Wow! Okay. Blisko. Cześć. Gdzie to jest? Tam gdzieś. Okej, mam. No to widzę tylko. Nie lubię już tych samolotów. A ty jaki masz dym? Kolor dymu. Trzeci miałby biały. I byłaby flaga USA. Ja to wyłączam, bo nic nie widzę. Gdzie to kurwa jest? Nie mam bladego pojęcia. Ale chyba jest na ziemi. Wyglądało, jakby to było lotnisko Sandish. Nie, to nie jest lotnisko Sandish. To za morzem Alamosu. Znaczy morzem. Za jeziorem. Albo zalewem. Nie wiem, co tu jest w sumie. Bo może to nie jest. To jest jeszcze za górą, czyli ja. Wszystko jest możliwe. No. To jest za górą, czyli ja. No, widzę już. Zatrzymał mi się znacznie. Co to, samolot czy to? Nie wiem. Chyba furgonetka. Nie, nie do wody, nie do wody. To furgonetki. Siup. Aha, jak wysiądziesz z samolotu, to on się zaczyna dziwnie kręcić. Tylko mówię. Ładuj się. Jedź, 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 jedź. Nie mogę tego bliżej postawić. Gorzej by było, gdybyś miał ten magazyn w Los Santos. No. Było kompletnie przerąbane. A wyobrażasz sobie coś jeszcze do pełnej sesji? To jest. To by było już nie do zrobienia. Nie no, do zrobienia byłoby, tylko byłoby bardzo ciężko. No. Nie wiem czy zauważyłeś, ale ta ciężarówka jest trochę taka specjalna, powiedzmy. Czemu? Wyróżnia się od innych z takimi reklamami. Bo nie wiem czy zauważyłeś, ale to jest zardzewiało trochę. Tak po bokach, po kątach. No. No, a reszta nie jest. Reszta jest jak nowe. Tak tylko. Zwróciłem na to uwagę. Ty, może i faktycznie ja tak rzadko tym jeżdżę, że nawet nie zwracam na to uwagi. Też rzadko jeżdżę, tylko nie, tylko często trochę widuję.
bo często bywam w miejscu, gdzie jestem. W miejscach, gdzie są te furgony. Nie, na styk się odmieściłem w zakręt. Kurde, to jeszcze jest daleko. 2 kilosy. O Boże. No. Jej, już widać bazę. No, widać ogrodzenie. No. Jesteśmy w miarę blisko. Fajny ten hangar. Wiesz, o tyle fajnie, że są nowe misje, tak? Ale wiesz co, trochę mnie smuci, że to jest znowu wrzucenie tych paczek zamiast... czegoś nowego. No. I tym bardziej, że te misje... każda misja masz tutaj na czas. Mhm. Wiedź. I co, wysiądziemy jeszcze? Dostarcz ładunek, ładunek na pasę. A, zostawimy samochód. Gdzie jest maluszek? Jest i maluszek. To za 500 000? No. O jest. Chore. Smoku modyfikuje statek powietrzny. A można tym samolotom coś na przykład dodawać, w sensie, nie wiem. Nie mówię tutaj o spoilerach, ale nie wiem, cokolwiek. Zmieniać ich wygląd zewnętrzny. Mm-hmm. Bez lakieru. No, myślałem, że da się tylko lakierować. Lakierujesz i robisz te. Jak to się mówi? Jakieś te nakładki. O. A żadnych części do tego tak nie ma. Sekunda, bo tutaj kurde wołają mnie, zaraz wracam.
still thinking. Dobra, wróciłem. Okej. Ja tak sobie biegam dookoła tej bazy. Patrzę, co tutaj jest. Gdzie można wejść, a gdzie nie. A wyjdź z hangaru na chwileczkę. Właśnie widzę, że ty odszedłeś niby, a ja jestem wciąż w swoim hangarze. No. To znaczy, biegnę z tych wielkich drzwi. Puść hangar. No. Widzisz mnie gdzieś na mapie? Nie. A co? The cargo's in the cargo. Nie widać cię. O kuźwa, sterowanie tym jest upierdliwe. Ale z tego co tutaj zauważyłem, przy każdym hangarze respią się kanisy. Znaczy w sensie samochody. Nie zawsze. Widzę, że jest przy twoim, przy moim też jest taki chyba specjalny kanis, że on się ma tutaj respić, bo... O! Cześć. To ty tam sobie latasz na górze? No jak mnie nie widać, to pewnie tak. Ale kuźwa, ciężki jest do opanowania ten wiatrak. Tutaj jest. Kolejny kanis, też matowy. I przy moim też jest. One nie są tutaj przypadkowo. Te karnisy na benzynę? Nie. Kanis, samochód. A, terenówka. Kanis mesa. No. A co to paralot nie ma ten? Paralot nie ma jakiejś karabinki? Tak, i możliwość właśnie bycia niewidzialnym. Aha. O, widziałem cię przez chwilkę. O, widzę cię. Już wiem. Bo byłem na ziemi. Co, że jak jesteś na ziemi, to cię widać jak w powietrzu, nie? Tak. Spoko. Tylko żeby to jeszcze było jakoś bardziej sterowne, bo... No ja asem pilotażu aż takim nie jestem. Ale co to, zacząłem cię ostrzeliwać i... O, widzę cię! Dobra. Nie, widziałem cię w sensie, że widziałem cię jak latasz w powietrzu, nie widziałem cię na minimapie. Jak dobra. Ja kończę. Okay. Na dzisiaj mi starczy streama.